Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czemu euro-dolar rośnie? Czyli szybki komentarz po decyzji ECB. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i informuję, że wszystkie materiały, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform XStation 5 i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czemu euro-dolar rośnie, czyli szybki komentarz po decyzji ECB w sprawie stóp procentowych. Dzisiejsza sesja znowu była niezwykle, jest cały czas niezwykle ważna dla rynków finansowych, ponieważ trwają dyskontowania decyzji banków centralnych z Europy w sprawie stóp procentowych. I oczywiście dzisiaj najważniejsza była decyzja ECB i widzimy, że stopy procentowe zostały podniesione o 50 punktów bazowych, tak jak chciał konsensus rynkowy. W Wielkiej Brytanii stopy procentowe poszły także o 50 punktów bazowych, tak jak chciały prognozy, i dla Szwajcarii także była decyzja i widzimy tutaj, że też stopy procentowe zostały podniesione o 50 punktów bazowych, tak jak chciał konsensus rynkowy, czyli tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Oczywiście ECB zapowiada dalsze podwyżki stóp procentowych w bardzo utrzymane w dotychczasowym tempie, w bardzo przewidywalnym tempie. Dlatego też rynek będzie musiał oczywiście skonfrontować te dane i informacje, które płyną z banku centralnego, z tymi, które poznałyśmy wczoraj dla Stanów Zjednoczonych. I zbiorczo, jeżeli popatrzeć, jak zachowują się tutaj rynki dotyczące oceny potencjalnego nastawienia polityki monetarnej w skali globalnej do kiedy mamy na osi jastrzębiość i gołębiość, to ewidentnie widzimy tutaj, że na przestrzeni ostatnich tygodni zaczyna spadać jastrzębie nastawienie do polityki monetarnej, do oczekiwań tego, co zrobią banki centralne. I to jest ważny moment, ponieważ ewidentnie jest on także skorelowany z zachowaniem amerykańskiej waluty. Czyli rynek na całym świecie widzi, że jesteśmy blisko szczytu w cyklu podwyżek stóp procentowych oraz że w perspektywie następnych miesięcy i kwartałów należy liczyć się z obniżkami stóp procentowych, o czym było już w porannym dzisiejszym wpisie. Odsyłam do niego, oczywiście w prawym górnym rogu jest odnośnik do tego porannego wpisu. Natomiast ten wykres moim zdaniem jest ciekawy, interesujący, ponieważ obserwowany zwrot w globalnym nastawieniu co do polityk monetarnych może być zwiastunem tego, że czeka nas jakaś większa fala wzrostowa i to bardzo długoterminowa dla rynku papierów wartościowych. Zobaczmy, jak bardzo został ten wskaźnik w ostatnim czasie mocno jastrzębi, a teraz, kiedy to ta jastrzębiość powoli spada, będzie rodziła się perspektywa do umocnienia wszystkich rynków związanych z ryzykiem. I moim zdaniem tak to należy interpretować. I jak rynek pieniężny wycenia te ostatnie informacje i te informacje, które spływają w ostatnich minutach z Europejskiego Banku Centralnego. Jeszcze raz przypominam, wykresy zostały ściągnięte około godziny 14:45. No i oczywiście zobaczymy jutro rano po dzisiejszej sesji w Stanach Zjednoczonych, jak to też się zmieniło. Widzimy, że implikowana stopa procentowa znowu lekko ciut rośnie dla Stanów Zjednoczonych, 2 punkty bazowe wyżej niż miało to miejsce dzisiaj rano w Europie. Czyli moim zdaniem, patrząc ogólnie, niewiele się tutaj zmienia. Jeżeli zobaczymy rynek pieniężny dla strefy euro, to rynek tutaj spodziewa się jeszcze co najmniej 3 podwyżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych i być może stopy procentowe dotrą w połowie przyszłego roku do poziomu 3%, ale na razie rynek tego nie wycenia. Zobaczmy też, jak widać to na wykresie, że ten płaskowyż stóp procentowych jest utrzymany do końca przyszłego roku, czyli nie widać potencjalnej nawet ani jednej obniżki stóp procentowych w strefie euro w 2023 roku. Te same wnioski płyną dla zachowania, dla informacji płynących z rynku pieniężnego dla Wielkiej Brytanii i w tym wypadku widzimy, że jest jeszcze potencjał nawet na 100 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych. Szczyt ma być osiągnięty na przełomie wiosny i lata przyszłego roku, a stopa procentowa może osiągnąć poziom 4,5%. Warto to pamiętać, bo to jest istotne i też ten płaskowyż jest bardzo dobrze widoczny. Takie są wnioski płynące z rynku pieniężnego. A rynek obligacji?
widzimy, że amerykańskie obligacje zachowują się tak, jakby była konsolidacja i niewiele się działo, pomimo tych niezwykle ważnych informacji, jakie spłynęły wczoraj z Fedu, tych informacji dzisiaj z ECB. Mamy na razie małą zmienność na amerykańskich obligacjach i wygląda na to, że rynek obligacji ignoruje informacje płynące z banków centralnych, a koncentruje się przede wszystkim na danych o inflacji, ponieważ największy ruch, który był w tym tygodniu wykonany na amerykańskich obligacjach, wynikał z dyskontowania danych o inflacji, a nie tych informacji płynących z banków centralnych. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawa obserwacja. Jeszcze raz wrócę do porannego komentarza, którego główna teza była taka, że rynek uważa, że Fed blefuje, ponieważ właśnie zachowanie amerykańskich obligacji miałoby na to wskazywać i różnych innych aktywów, zwłaszcza amerykańskiego dolara. Dlatego też przyglądajmy się temu rynkowi, czy czasem tutaj zmienność czasem się nie zwiększy. Natomiast zwiększenie zmienności widać na niemieckich obligacjach. Tak jakby tutaj rynek jednak wierzył w dalsze podwyżki stóp procentowych w strefie euro i mamy najwyższe poziomy rentowności od połowy listopada i to jest ważna informacja, zwłaszcza, że rentowności wróciły nad psychologiczny poziom 2%. I oczywiście jak jesteśmy na niemieckich obligacjach, to w takiej sytuacji momentalnie przenosimy się na spread między włoskimi a niemieckimi obligacjami 10-letnimi, ponieważ jest to jeden z najlepszych rynkowych wskaźników tego, czy rynek boi się kolejnego kryzysu strefy euro. Ten kryzys strefy euro ma mieć miejsce w sytuacji, kiedy Włosi mieliby problemy z tym, żeby te obligacje były cały czas plasowane na rynku, a ten spread im bardziej jest większy, tym jest większe ryzyko. Jak widzimy, 3 miesiące temu zostały ukształtowane ekstrema spreadu w okolicach 250 punktów bazowych. Dzisiaj jest to około 200 punktów bazowych. No i oczywiście rzućmy okiem, bo to jest perspektywa jednoroczna, rzućmy okiem, jaka jest długoterminowa perspektywa ostatnich 13 lat i widzimy punkty odniesienia na spreadzie. Takie kamienie milowe. Pierwszy to jest ten wspomniany już 250 punktów bazowych różnicy między rentownościami włoskich a niemieckich obligacji 10-letnich. A drugim, ważnym, jeszcze ważniejszym punktem odniesienia jest spread 330 punktów bazowych. I gdyby się okazało, że te dwa poziomy, zwłaszcza ten drugi 330 punktów bazowych jest pokonywany, to wtedy naprawdę narodzą się obawy o to, czy czasem strefa euro nie dokona żywota, czyli że nie zacznie się rozpadać. Tego się rynek bardzo obawia, że rosnące stopy procentowe w strefie euro doprowadzą znowu do kolejnego kryzysu krajów południowej Europy, a ten kryzys najlepiej będzie widoczny właśnie na włoskich obligacjach i tym spreadzie, czyli różnicy między rentownościami włoskich obligacji 10-letnich a niemieckich obligacji 10-letnich. I będziemy do tego wykresu dość często wracać, myślę, w 2023 roku. No i oczywiście teraz odpowiedź na pytanie, czemu euro-dolar rośnie? I ten wykres moim zdaniem najlepiej to pokazuje. To są wyceny przyszłej trajektorii stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europy i Szwajcarii w momencie wygasania następnych serii kontraktów terminowych. Jako że w roku mamy 4 główne serie kontraktów terminowych, na dole na tej osi widzimy, że na przestrzeni już następnego roku stopy procentowe w Wielkiej Brytanii mają być wyższe niż dla Stanów Zjednoczonych. I wyraźnie widzimy, że na przestrzeni następnych kwartałów różnica w atrakcyjności między wyceną stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych a dla Europy czy też dla Wielkiej Brytanii będzie się zmniejszała na niekorzyść amerykańskiego dolara. I właśnie to słowo niekorzyść dla amerykańskiego dolara, brak zmniejszania się atrakcyjności amerykańskiego dolara, to jest moim zdaniem główny powód tego, że euro-dolar teraz rośnie i w ogóle amerykański dolar się osłabia. Ten spadek atrakcyjności, czyli zmniejszanie się różnicy oprocentowania dla amerykańskiego dolara, dla funta brytyjskiego,
dla euro, czy też dla szwajcarskiej waluty, to jest moim zdaniem jeden z głównych powodów, że amerykański dolar od października traci na wartości i prawdopodobnie ta tendencja będzie jeszcze się przyspieszała, ponieważ na chwilę obecną tylko pierwsi najodważniejsi zaczęli wchodzić w długie pozycje, czyli na euro-dolarze, czyli krótkie w amerykańskiej walucie, licząc, że takie zjawisko powstanie, a im bardziej rynek będzie się utwierdzał w 2023 roku, że właśnie tak stopy procentowe zaczną się zachowywać, tym bardziej moim zdaniem będzie występowała rynkowa presja na to, żeby euro-dolar kontynuował tendencję wzrostową, kabel kontynuował tendencję wzrostową, czyli generalnie, żeby amerykański dolar tracił na wartości w całym 2023 roku. Jeżeli faktycznie tak się stanie i że to jest główny powód i odpowiedź na pytanie, czemu euro-dolar rośnie, to oczywiście zwiastowałoby to hossę praktycznie na całym świecie, zwłaszcza na rynkach emerging markets, takich jak w Chinach, takich jak na przykład w Polsce i oczywiście wielką wyprzedaż amerykańskiego dolara, relatywną słabe zachowanie giełd w Stanach Zjednoczonych względem tego, co się działoby na całym świecie. No i oczywiście 2023 rok moim zdaniem będzie jedną wielką rozgrywką o to, czy faktycznie tak się stanie, jakie wnioski płyną z tego wykresu. Być może dlatego Fed, który chce cały czas utrzymać amerykańskiego dolara jak najsilniejszego, wczoraj retorycznie tak właśnie się zachowywał. Natomiast rynek wiedział swoje i grał jednak na to, że ścieżka stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych zachowa się tak, jak tutaj widać na tym wykresie. Dlatego też euro-dolar wczoraj nie wrócił poniżej poziomu 1,06, a nawet wspiął się w okolice poziomu 1,07. I dzisiaj także widzimy, że raczej występuje chęć na wzrosty niż na spadki głównej pary świata. Czemu euro-dolar rośnie? Moim zdaniem odpowiedź tkwi we wnioskach, które płyną z tego wykresu, który warto sobie zapamiętać i do którego będziemy oczywiście wracać w całym 2023 roku. Jak widzimy, euro-dolar w krótkoterminowej perspektywie potwierdza istnienie miesięcznej linii trendu wzrostowego, której pokonanie będzie zwiastunem większej korekty spadkowej, ale na chwilę obecną przewagę mają ci, którzy sprzedają cały czas amerykańskiego dolara i kupują euro. Widzimy także potwierdzenie istnienia linii trendu spadkowego o miesięcznej charakterystyce na dolar jenie i w tym wypadku cały czas patrzymy na zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie i rentowności amerykańskich papierów. Jeżeli rentowności jednak wrócą do spadków, to także zaczną spadać pary związane z jenem, w tym wypadku dolar jen. Jeżeli oczywiście zaczną zachodzić te zjawiska, to także wystąpi presja przeciwko na rzecz umocnienia ceny złota, czyli cena złota pójdzie w górę, ale na chwilę obecną rynek zaczyna się jakby bać o to, że koniunktura na giełdzie nie będzie taka optymistyczna w końcówce roku, jak wcześniej można było zakładać i moim zdaniem to jest główny powód spadków ceny złota. No i oczywiście kluczowe moim zdaniem wnioski płynące z rynku surowców dla rynku akcji płyną z zachowania ceny miedzi. Cena miedzi w krótkim terminie jest zamknięta między dwoma poziomami. Wsparcie $8300, opór $8650 i jeżeli wsparcie zostanie pokonane, to w takiej sytuacji cena miedzi będzie także wspierała scenariusze prospadkowe na rynkach papierów wartościowych, na giełdach papierów wartościowych. Natomiast każde utrzymanie nad poziomem $8300 faworyzuje jednak scenariusze prowzrostowe, dlatego bądźmy czujni, co się dzisiaj wydarzy na rynku miedzi podczas sesji amerykańskiej. Ropa naftowa odbija i być może będzie to najlepszy od października tydzień dla tego surowca. Amerykanie ewidentnie wykorzystali spadek w okolice $70 do odnawiania rezerw strategicznych, do odkupywania ropy naftowej i odnawiania rezerw strategicznych tego surowca po wyborach w Stanach Zjednoczonych. No i Bitcoin, który nie poradził sobie na oporze i zaczyna spadać i w tym wypadku, jak widzimy na wykresie, przejście dolnego ograniczenia tego miesięcznego kanału wzrostowego będzie oznaczać, że i Bitcoin zaczyna wspierać podaż i tych wszystkich, którzy sprzedają indeksy giełdowe i akcje na giełdzie. Na chwilę obecną Bitcoin straszy, ale jednak faworyzuje moim zdaniem jednak scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych. To jest moim zdaniem główny wniosek, jaki płynie z zachowania tej najbardziej popularnej kryptowaluty. Indeks Standard & Poor's dzisiaj ma zadanie obronić poziom 4000 punktów. Każdy spadek poniżej będzie sygnalizował
że ten odwrót, który miał miejsce po danych o inflacji na Wall Street, staje się faktem i mamy następne odbicie od średniej 200 sesyjnej, okolic 4050 punktów i od rocznej linii bez linii trendu spadkowego, która także przebiega w okolicy poziomu 4050 punktów, a to będzie zła wiadomość dla popytu na ryzyko, że końcówka roku może nie być aż tak bardzo atrakcyjna i że nie będą musiały się ziścić te scenariusze prowzrostowe sygnalizowane przez statystykę. Jeżeli popatrzymy na zachowanie giełdy w Niemczech, to i tutaj, jeżeli zakończymy sesję poniżej poziomu 14100 punktów, to powstanie formacja podwójny szczyt, będzie sygnalizowała nam możliwość pogłębienia tendencji spadkowej na niemieckich akcjach. I co ciekawe, cały rok wygląda na to, że będzie rokiem bardzo atrakcyjnym dla spółek value, a słabym dla spółek typu growth. Widać to dla danych dla Europy i także dla całego świata. Jest to pierwszy taki rok od roku 2000, czyli od 22 lat, kiedy spółki typu value zachowywały się lepiej niż spółki typu growth. I warto o tym pamiętać, jaki jest duży wpływ zachowania rynkowej stopy procentowej na ceny spółek technologicznych, na tych spółkach młodych, które jeszcze nie mają ugruntowanej pozycji rynkowej, bo to one głównie korzystają z takiego finansowania, które jest uzależnione od rynkowej stopy procentowej. Moim zdaniem warto sobie także to uświadomić. No i oczywiście w momencie tworzenia tego wpisu poznaliśmy także dane o grudniowym wskaźniku New York Empire. Okazało się, że te dane są fatalne. No, pokonały i to w ogromnej skali skrajnie pesymistyczne prognozy. Jeżeli rynek będzie chciał znaleźć jakieś optymistyczne wnioski, sygnały dotyczące możliwości utrzymania indeksów giełdowych na poziomach zachęcających jednak, żeby ten rajd Świętego Mikołaja był kontynuowany, wszedł w następną fazę, to rynek może się skoncentrować na tych danych. Te dane są wyśmienitym pretekstem ku temu, żeby dzisiaj spróbować indeksy giełdowe podciągnąć wysoko, ale czy tak się stanie? Mamy jeszcze do zdyskontowania dane o produkcji przemysłowej, które nie są jeszcze znane w momencie tworzenia tego wpisu, więc no, mogą się te dane dzisiaj zagubić w wielkim gąszczu wszystkich informacji, które spłynęły podczas całej sesji. Na koniec polskie aktywa. Jestem pod wielkim wrażeniem wniosków, które wczoraj płynęły z zachowania rynku opcji dla walut wszystkich rynków emerging markets. Wnioski były takie, że rynek tutaj spodziewa się w końcówce roku zanikania zmienności. No i to właśnie obserwujemy. Spływają potężne dane o inflacji ze Stanów, o inflacji z Polski, o decyzjach banków centralnych, a euro-złoty jest bardzo, bardzo mało zmienny. Ta aktywność zamiera. Widzimy tutaj, jak bardzo zmniejsza się amplituda wahań. I czy faktycznie tak się stanie, że zmienność będzie niewielka w końcówce roku? No jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, czy tak będzie. I cały czas jednak moim zdaniem głównym wyznacznikiem tego, co się wydarzy na złoty w końcówce roku, będzie trend na euro-dolarze. Jeżeli się okaże, że euro-dolar jednak rośnie w końcówce roku, to będzie umocnienie krajowej waluty bez względu na to, co się wydarzy w Polsce. A jeżeli euro-dolar jednak zawróci do spadków, to złoty zacznie się osłabiać. Na chwilę obecną, po dzisiejszych danych, po tych pierwszych informacjach, raczej scenariusze prozłotowe są faworyzowane, a nie te przeciwko krajowej walucie. I widzimy także stabilizację polskich obligacji względem średniej 200 sesyjnej i także stabilizację względem tej średniej na indeksie WIG20. Co prawda dzisiaj mamy lekkie spadki, ale nie mamy nawet przybliżenia się do najbliższych wsparć. Dlatego też indeks WIG20 jednak cały czas walczy o średnią 200 sesyjną. To są okolice 1750 punktów. A na wykresie powstaje formacja przypominająca trójkąt, która powinna teoretycznie faworyzować wybicie jej górą i scenariusze prowzrostowe. I moim zdaniem jest cały czas większa szansa na dalsze wzrosty niż na spadki. Takie wnioski płyną z zachowania indeksów giełdowych na chwilę obecną, a przede wszystkim z euro-dolara, ponieważ warszawska giełda także jest pod wielkim wpływem zachowania euro-dolara. Jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, a indeksy giełdowe na Wall Street będą spadać, to raczej nie spodziewam się głębszych spadków na indeksie WIG20, który będzie tylko czekał na jakiś pretekst do tego, żeby kontynuować ruch w górę, a każde zamknięcie powyżej poziomu 1800 punktów będzie zachęcało do tego, by wieścić atak na poziom 2000 punktów.
Moim zdaniem jest jednak cały czas duża szansa, że ten poziom 2000 punktów zaliczymy jeszcze w tym roku na tym głównym indeksie warszawskiej giełdy papierów wartościowych. I oczywiście zachęcam do materiałów edukacyjnych XTB, na dole link w opisie. I cały czas jest niezwykle ważne pytanie Fed, co dalej ze stopami procentowymi i oczywiście przełożenie tych wszystkich informacji na rynki finansowe. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym materiałem edukacyjnym. Tam na dole link w opisie i link także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i do zobaczenia i usłyszenia. Pozdrawiam.